uroczystością patriotyczno-religijną, która odbyła się 8 maja na cmentarzu wojennym przy ulicy Smutnej, tomaszowianie uczcili 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Rozpoczęła ją modlitwa za poległych na frontach II wojny światowej, którą poprowadził ksiądz dziekan Henryk Kowaliński, proboszcz parafii świętej Jadwigi Królowej. Po niej okolicznościowe przemówienie wygłosił pułkownik Józef Suchodolski, który w 1945 roku znalazł się wśród żołnierzy wyzwalających Tomaszów Mazowiecki spod hitlerowskiej okupacji. 70 lat od tamtych dni. Dziś jest mój dzień urodzin. Drugi urodzin. Żołnierz, który kończył II wojnę światową, kiedy poczuł wolność i swobodę kraju, jest narodzony od nowa. Taka była rzecz po zakończeniu wojny. A przecież, gdyby nie było końca, na drugi dzień mógł być już leżeć w świętej naszej ziemi. Rok 1945, jako młody żołnierz, sierżant Wojska Polskiego, 60-osobową grupą obok żołnierzy radzieckich, miałem przyjemność uczestniczyć w wyzwoleniu Tomaszowa Mazowieckiego spod okupacji Niemiec hitlerowskich. A więc historia tamtych dni pozostaje w mojej pamięci. Kiedy zamknę, jak mówi się, oko, przymknę, to widzę tamten okres czasu. Widzę tą euforię społeczeństwa, które doznało tej wolności, swobody, wyzwolenia Tomaszowa, wyzwolenia kraju. Czekali, czekali i czekali, aż nastąpił 8 maja 1945 rok. W maju 1945 roku wielka euforia też w Tomaszowie już rozpoczęły produkować zakłady nasze od 18 stycznia do maja. Wielka defilada na placu Kościuszki. Popadał malutki deszczyk, przymył kostkę bazaltową. Wojsko postawiło taką dużą platformę po tamtej stronie placu Kościuszki, jak kiedyś były te postój taksówek. Przykryli dywanikiem, tak? No i oczywiście pan sierżant ze swoim plutonem bije defiladę na placu Kościuszki 1 maja 1945 roku. Drodzy Państwo, tego po prostu nie da się zapomnieć, pani na tego. Tak? Przeszło wojsko, defilada i inne i temu podobne, a później kawalkada. Tak? Chłopi, panie, z okolicznych wsi, na koniach, na tych, na orszakach, na rowerach, na oklep, w siodłach, panie na tego. Piękne dziewczyny, panie, tu z tej naszej okolicy opuszczyńskiej, w tych sordakach czy pasiakach, panie, na tego, tak, na takich wozach drabiniastych posiadały, panie, jedni na jedną stronę, drudzy na drugą, opuścili nogi, panie, umajone te wszystkie wozy już brzozą, panie, na tego, coś było pięknego, panie, na tego. Jak ten naród czuł się, jaki wolny, jaki swobodny, panie, na tego. Z uśmiechem, z pieśnią, panie, na tego. Orkiestry, nie wiadomo skąd nazbierało się tego, tak. Tańce i inne i temu podobne, no coś pięknego, panie, na tego. Tak witali koniec wojny. 8-majowe uroczystości zakończył apel pamięci, po którym delegacje kombatantów, instytucji, szkół, stowarzyszeń i organizacje złożyły kwiaty w miejscach pamięci. 70. rocznica zakończenia II wojny światowej to rocznica, która w każdym powinna wzbudzić refleksję. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, nikt się nie zastanawia, jak to było kiedyś. A to jest dzień, kiedy powinniśmy się nad tym zastanowić głębiej. Wolność powinniśmy szanować. Powinniśmy szanować również nasze wzajemne relacje między w narodzie, wśród Polaków, ale również z innymi osobami, z innymi nacjami.
z przyjaciółmi po prostu trzeba żyć w zgodzie. Jeżeli nawet czasami wydarzają się trudne takie sytuacje, to też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że praktycznie w chwilach takich trudnych naród jest pozostawiony sam sobie. Żadne mówi się o układach, o paktach, o umowach międzynarodowych. W takich chwilach to niestety my, Polacy, powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co miało miejsce 81 lat temu. Wtedy, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, niestety też mieliśmy podpisane pakty, ale niestety zostaliśmy sami i sami toczyliśmy. Dopiero później przyłączyły się inne narody. Powinniśmy cieszyć się z wolności, powinniśmy być wdzięczni wszystkim ludziom, którzy walczyli w II wojnie światowej, którzy wyzwalali nasz kraj, którzy oddawali serce, budując go później po tej wojnie, bo to jest tamto pokolenie, które w tej chwili już zaczyna schodzić ze sceny naszego życia i powinniśmy dać ich szacunkiem. A takie uroczystości, to myślę, że powinny tutaj zgromadzić, dzisiaj zgromadziły dużo osób, ale powinny zgromadzić jeszcze więcej, bo to jest taki jedyny dzień, kiedy powinniśmy i się nad tym zastanowić, ale też i wyciągać wnioski na przyszłość. Do salwy! Honorowej! Trzymaj!